Proszę Państwa, ja nazywam się Maciej Wojdyna. Tak trudno by mi się było przedstawić, czym zajmuję się w Centrum Edukacji Obywatelskiej, ale między innymi od tego roku współpracuję z naszym działem Ucz Otwartości i mam przyjemność współpracować jako prowadzący webinary. I teraz, proszę Państwa, chciałbym Państwa na samym początku zaprosić do naszego projektu, który jeszcze nie zakończył rekrutacji, czyli projektu wobec dyskryminacji, właśnie prowadzonego przez Szkołę Otwartości. I w Państwa czacie pojawił się link do tego programu. Można sobie w trakcie, kiedy rozpoczynamy, rozkręcamy dopiero nasze webinarium, wejść sobie w ten link, zobaczyć i może ktoś z Państwa zadecyduje właśnie teraz, że się do tego programu zapisze. Proszę Państwa, zanim zaczniemy, zanim przedstawię Państwu moich wspaniałych gości, którzy już są z nami, Państwo prawdopodobnie widzicie miniatury, które znajdują się w prezentacji, ale zanim przejdziemy do moich gości, to jeszcze Państwa poproszę o wypełnienie ankiety na początek, bardzo krótkiej ankiety. To jest takie narzędzie, w którym będziemy mogli zbadać wiedzę na początku na temat poruszanego przez nas zagadnienia i później po naszym webinarze wyślemy Państwu drugi link, w którym też będziemy szukać tak zwanej wiedzy na wyjście, czy jakoś to spotkanie z nami zmieniło Państwa wiedzę albo przekonania na temat tej wiedzy odnośnie tego tematu. Dziękuję. Wszyscy widzimy, że nasz wykres kołowy zapełnia się. Bardzo Państwu dziękuję za wypełnianie tej ankiety. No i proszę Państwa, w takim razie, jak już mamy wszystkie formalności za sobą, to możemy przejść do naszych gości. Goście są wyjątkowi. Takie mam poczucie. Jest z nami dzisiaj Ania Pękala. Ania jest psychoedukatorką, certyfikowaną trenerką treningu interpersonalnego, a absolwentką szkół Intry, tutorką, mentorką, nauczycielką. Ale przede wszystkim to, można powiedzieć, z czego znana jest Ania, to współpraca i współtworzenie Fundacji Bullerbyn oraz Fundacji Dzieci Mają Głos, w której to pełni funkcję wicedyrektorki, także w liceum Astrid i jest także wicedyrektorką w szkole podstawowej Ronia oraz wicedyrektorką w szkole Bullerbyn. Także witamy Cię, Aniu. Cieszę się, że jesteś z nami. Dobry wieczór. Ja to przede wszystkim sercem Wolna Szkoła Demokratyczna Bullerbyn. Wolna Szkoła Demokratyczna, to dziękuję Ci za to przede wszystkim serce, dzięki. Tak. I drugim naszym prelegentem, gościem, z którym będziemy rozmawiać, jest Marcin Michalik, nauczyciel dyplomowany języka polskiego, absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego. Marcin jest także terapeutą, logopedą oraz trenerem szybkiego czytania. Jest też wieloletnim wychowawcą w szkole podstawowej. No i obecnie Marcin pracuje w zespole szkół numer 1 w Mielcu i to jest Mielec na Podkarpaciu. Marcin związany jest też z takimi inicjatywami jak Poloniści z pasją, Plan Daltoński, w którym to jest właśnie konsultantem merytorycznym dotyczącym rozwiązań tego programu. Także jak Państwo sami słyszycie, jest z kim rozmawiać i mam wrażenie, że ten temat włączający, ta perspektywa włączająca rodziców, no też jest tematem takim. Mam takie poczucie, że jest to ważna perspektywa w ogóle w pracy z rodzicami, z klasą. Także przechodzimy już, proszę Państwa, i dzień dobry Marcinie, przepraszam. Bo...
Dzień dobry, witam. Bardzo mi miło tutaj być w takim pięknym, wspaniałym gronie. Super. To słuchajcie, jesteśmy po wszystkich formalnościach, jesteśmy przedstawieni, wiemy, o czym będziemy rozmawiać, z kim. W takim razie ja tylko zrobię krótkie wprowadzenie do tematu z taką perspektywą, że zdarza mi się prowadzić rozmowy, warsztaty i zajęcia związane ze współpracą z rodzicami. No i jest to taki tak zwany obszar wyzwań, czyli jest to dla nas coś, dla nas nauczycieli, osób pracujących w szkole, coś, co, czym no w jakiś sposób musimy się zająć, trochę też dla nas, dla naszego dobra, dla naszego spokoju, tak żebyśmy byli w stanie dobrze funkcjonować w pracy, ale też przede wszystkim, żeby ten aspekt współpracy z rodzicami dobrze wpływał na środowisko klasowe czy grupowe, w którym funkcjonujemy i które współtworzymy. I mam do Was takie pierwsze pytanie, moi drodzy prelegenci. I to pytanie skieruję, Aniu, na początek do Ciebie. Takie pytanie, które ma trochę formę diagnostyczną. Jestem ciekawy Twojej perspektywy. Kim jest rodzic XXI wieku i z jakimi potrzebami przychodzi taki rodzic do szkoły? W tym moim doświadczeniu, w tym środowisku, które ja tworzę, tak sobie myślę, jacy to są obecni współcześni rodzice. Przede wszystkim są to rodzice świadomi siebie, świadomi swoich potrzeb i oczekiwań. Dla mnie są to osoby, które pragną, potrzebują kontaktu z nami, mentorami, tutorami i takiej jasnej, klarownej współpracy. Myślę sobie, że też w tym współczesnym świecie przebodźcowanym, być może niepewnym, co też odczuwają uczniowie, młodzi ludzie. I no, ja spotykam się z taką grupą rodziców, którzy są otwarci na ten kontakt, rozmowę i współpracę. Niekiedy są to rodzice zagubieni też, którzy pytają, ale też no, potrzebują znaleźć to rozwiązanie, ten efekt końcowy. Dla mnie są to osoby bardzo współpracujące i świadome siebie. Tak, to takie osoby ja spotykam na swojej drodze, na swojej ścieżce. Tak sobie o nich myślę. Dzięki, Aniu. A jak to, Marcinie, wygląda u Ciebie? Jaka jest Twoja perspektywa? To ja powiem z mojej perspektywy pracy już przez ponad 20 lat w szkole publicznej. Najpierw to była szkoła, zaczynałem w szkole miejskiej, później byłem w szkole wiejskiej, teraz znowu jestem w dużej miejskiej szkole. Mam podobne doświadczenie jak Ania, że dzisiejszy rodzic jest poszukujący, tak, ale też jest troszeczkę zmęczony, prawda, bo jest ten świat przebodźcowany, dużo się dzieje. Rodzic się dzisiejszy martwi, no to dalej będzie, prawda? Ja jako sam ojciec nastolatki mam takie swoje wspomnienia, jak to było kiedyś, jak mnie wychowywano, a jak jest dzisiaj, prawda? Że jednak moje dzieciństwo mimo wszystko było spokojniejsze i ja się martwię, prawda, co to będzie, czy moje dziecko sobie poradzi w tym świecie elektroniki, w świecie internetu, zalewu takiej dla mnie byle jakości, prawda, ale wiem, że dla nich, dla uczniów to jest ważne, że oni sobie tam oglądają swoich youtuberów, te filmiki na YouTubie, czy scrollują, więc jest taki niepokój, prawda, co to będzie dalej, ten świat jest niepewny, dużo właśnie zagrożeń, czy to wojna, czy to choroby, myśmy czegoś takiego nie mieli, prawda, więc to wszystko wpływa na rodziców, przebodźcowanie, te informacje, pracujemy coraz więcej, takie mam wrażenie, prawda? Coraz więcej chcemy, patrzymy, co się dzieje wokół, jak się zachowują nasi sąsiedzi, koleżanki, przyjaciele. I to wszystko się też przekłada na takie nasze codzienne życie rodzinne. I wydaje mi się, że tak jak Ania powiedziała, rodzic też chce wsparcia, chce takich wskazówek, bo mimo wszystko uważa nas za specjalistów, bo przecież jesteśmy specjalistami.
to, że skończyliśmy kiedyś studia, ale my się cały czas, my nauczyciele cały czas się doskonalimy, szkolimy się, prawda? Robimy studia podyplomowe, szukamy. Ja na przykład zainteresowałem się planem daltońskim, taką niby prostą koncepcją, która ma ponad 100 lat, która mówi o tym, że najważniejsze to jest to, żeby uczeń uczył się być samodzielny, żeby umiał współpracować, żeby uczył się tej odpowiedzialności i miał tą refleksję, więc robię to i pokazuję to uczniom i rodzicom, więc myślę, że oczekiwania też są od rodziców różne, to zależy też w jakim jest się środowisku, mogę powiedzieć. No każdy, dziękuję wam za wypowiedzi. Każdy z państwa słuchający nas, to trochę taka prowokacja też z mojej strony, żebyście państwo słuchając naszych prelegentów mogli usłyszeć i też zastanowić się nad tym, z jakim państwo rodzicem pracujecie. Zdaję sobie sprawę, że część z państwa ma też trudne doświadczenia. Ja z jakąś taką, z dużą świadomością nie chcę dzisiaj dotykać tylko tych trudnych doświadczeń. Chciałbym, żebyśmy spróbowali przejść przez taki tunel właśnie edukacji włączającej, ale też takiego modelu włączającego też rodziców, czyli myślenia o tej atmosferze wokół pracy z rodzicami. I taką też mam nadzieję uda nam się dzisiaj stworzyć narrację podczas tego spotkania. Aniu, mam do ciebie takie pytanie. No właśnie, bo tak powiedziałem o tym, żeby tworzyć relacje, żeby atmosfera była otwarta zgodnie z takim modelem pedagogiki włączającej, że w ogóle staramy się myśleć o tym, nie co jest pomiędzy nami, tylko jaką my mamy w ogóle wspólną przestrzeń. I chciałem ciebie zapytać, czy ty masz takie jakieś doświadczenia, albo może wręcz masz jakieś metody na to, jak budować relacje z rodzicami, aby rodzice byli dla nas sprzymierzeńcami. To znaczy, żebyśmy nie spotykali się w jakimś takim, żeby nasze światy nie musiały się koniecznie zderzać, tylko żebyśmy mogli patrzeć w jednym kierunku. Że może masz jakieś takie wskazówki, rekomendacje dla nas? Miejsce, które współtworzę od samego początku, współtworzone jest też przez rodziców. I ja słuchałam perspektywy rodziców i byłam z nimi w tych ich potrzebach, oczekiwaniach, ale też w takiej roli eksperckiej. Oni jako naturalny nauczyciel od swojego dziecka, a ja jako bardziej ta nauczycielka od grupy. Ja widzę ich dziecko, jak funkcjonuje w grupie, a oni widzą swoje dziecko w domu. I teraz te perspektywy możemy spotkać, rozmawiając o tym. Więc no, od samego początku, od tych 14 lat, kiedy współtworzę projekt Wolnej Szkoły Demokratycznej Bullerbyn, były ze mną mamy. W związku z tym stworzyliśmy bardzo dużo przestrzeni do rozmowy i do kontaktu, ale też na równym poziomie, na poziomie partnerstwa. Tak też wyglądają moje spotkania z wszystkimi rodzicami. My siadamy w kręgu, rozmawiamy, czasem celebrujemy, spotykamy się na indywidualnych spotkaniach i myślę sobie, że dużo w tym jest takiej otwartości, szacunku, ale ciekawości. Ja stawiam na taką ogromną ciekawość tego drugiego człowieka i wiem, że rodzic może mi dać dużo informacji do poszerzenia mojego warsztatu pracy. No i też no, myślę sobie, że łączy nas wspólny cel i mamy te same wartości, bo jak gdyby z różnych stron wspieramy rozwój dzieci. Więc w związku z tym no, jakoś musimy się spotkać. Może czasem mamy różnie, czyli różnicujemy się, mamy różnie w poglądach, ale możemy też o tym rozmawiać. I mam taką gotowość na słuchanie rodziców, na informację zwrotną, ale też ja daję sobie prawo na wyrażanie swojej informacji.
Myślę, że to jest takie najcenniejsze. No przez ten szereg lat, kiedy jeszcze spotykałam, kiedy jeszcze pracowałam w konwencjonalnej szkole, już wtedy próbowałam nawiązywać takie relacje, aczkolwiek być może byłam jeszcze młodą osobą po studiach i takich umiejętności nie miałam. Być może nie miałam na to przestrzeni takiej, ale tak, no przede wszystkim spotkanie z drugim człowiekiem. Myślę sobie, że to jest istotą, że ani ja nie stawiam się wyżej jako ekspert i ktoś, kto wie i narzuca i doradza. Jestem taka daleka od udzielania rad i oceny, ale podobnie, nie? Że też nie chcę siebie tutaj umniejszać, tylko jesteśmy razem w tym. Zaciekawiło mnie, Aniu, to, co powiedziałeś, że mamy różnie. Mogłabyś pogłębić jakoś ten kawałek. Różnie. Myślę tak, sobie, że no, możemy mieć różnie, nie wiem, na temat edukacji, na temat efektów, czyli że no, mieć różne opinie na ten temat, no ale jest przestrzeń na to, żeby się wysłuchać. Ja co czwartek, to dzisiaj jest ten dzień, od godziny 16 do 21 mam czas z naszym zespołem kadry, żeby zapraszać rodziców na spotkania, na konsultacje. Zwykle spotykamy się w teamie tutorsko-mentorskim i rozmawiamy z rodzicami. Zarówno o trudnościach i wyzwaniach, ale też zapraszamy rodziców, żeby rozmawiać o sukcesach, o radościach, o tym, co nas wzmacnia, co jakoś jest dobre i wypływa na powierzchnię. Więc po prostu spotykamy się na rozmowę. A warto się konfliktować, czy nie? Ja lubię się konfliktować. Czyli jest wartość. No, ja myślę sobie konflikt różnicować. Różnicować, czyli mieć odmienne zdanie. No, dla mnie konflikt to jest o różnicy potrzeb. Okej. Dobra, to jeszcze czuję, że wrócimy do tych tematów. Marcinie, a jak to wygląda w twojej perspektywie? Takie budowanie relacji z rodzicami, aby ci rodzice byli sprzymierzeńcami naszego procesu edukacyjnego, wychowawczego, takiego też sprzymierzeńcami naszej drogi tutaj. Dzisiaj, kiedy szkoła podstawowa jest, w tym momencie, kiedy ja pracuję, czyli od czwartej klasy do ósmej w szkole podstawowej, więc ja z tymi rodzicami, jeśli dostaję klasę czwartą, no to spędzę z nimi 5 lat, prawda, więc chciałbym, żeby to byli moi sprzymierzeńcy, bo będziemy się spotykać, prawda, ja będę jakby z ich dziećmi przez te 5 lat i będę obserwował i ja już mam na swoim koncie po tej reformie, pierwsza, ósma klasa, jaka wyszła po tej reformie, to właśnie ja byłem wychowawcą od czwartej, więc szliśmy razem. Pamiętam te niepokoje wszystkie, jak się rodzice martwili, czy te dzieci pójdą do gimnazjum, czy nie, czy te gimnazja będą wypalone. Więc u mnie takie budowanie relacji zaczyna się już od czwartej klasy, przez takie właśnie poznawanie się. I z czego ja zrezygnowałem? Ja zrezygnowałem z takiego słowa jak wywiadówka, dlatego że ja, pokolenie lata 80-90, wywiadówkę mam zakodowaną, że po prostu idzie rodzic, dowiaduje się różnych rzeczy i wraca się później i są tam różne sytuacje w domu, więc ja to nazywam spotkaniem po prostu, my się spotykamy i nawet jak piszę informacje do rodziców przez dziennik, bo tak się kontaktujemy najczęściej, no to po prostu piszę spotkanie z rodzicami i dzieciom też mówię, że spotkanie, ale to cały czas jeszcze to słowo jest, prawda, ono tak jeszcze jest zakorzenione, więc zaczynam od takiego spotkania, żeby się poznać, żeby mnie poznali też i w taki sposób właśnie buduję. Bardzo przede wszystkim chcę się dowiedzieć, żeby mi coś powiedzieli o swoich dzieciach. Mogę teraz powiedzieć kilka takich konkretnych przykładów, jeśli jest teraz miejsce na to. Ja na przykład robię czasami takie ćwiczenie, to jest taki klasowy las, że dzieci sobie wybierają drzewa, z którymi się identyfikują, rysują to drzewo i to jest takie drzewo dziecka, tam dziecko pisze, uczeń pisze o sobie, kim jest, co lubi, co robi, maluje to na różne kolory, takie po prostu jakby przedstawienie siebie, prawda? Niektórzy robią herby takie uczniowskie, a ja robię taki las, bo my chcemy być takim lasem, takim ogrodem, który rośnie, więc ja sobie wymyślam taką historię, taką, że my jesteśmy w czwartej klasie, rośniemy pięknie z tymi pięknymi drzewami i każde dziecko tworzy sobie takie drzewo, czasem pomagam, daję gotowy na przykład szablon, czy właśnie kseruję,
jakiś rodzaj drzewa i po prostu uczeń sobie wybiera i rysuje. I co później z tym robię? No ja to później wieszam na naszej tablicy i rodzice to oglądają i powiem szczerze, że niektórzy są bardzo też zdziwieni i zaskoczeni, bo czasami się okazuje, że no tak jakby nie wszystko też wiedzą o swoim dziecku, że taka prosta metoda, po prostu zrobienie takiego lasu czy sadu też pokazuje właśnie, jakie to dziecko jest i rodzice to oglądają z dużą ciekawością. I później też jak rozmawiamy, to mówią mi też o swoim dziecku, bo ja też chcę się czegoś dowiedzieć, no bo to są tylko moje domysły, więc robię też coś takiego jak taka tarcza, taka jakby tarcza ochronna, żeby rodzic mi powiedział, napisał, jakie są mocne strony tego dziecka, żebym ja to mógł później zweryfikować. Można taką tarczę podzielić na dwie części, że na jednej stronie jest to, co myśli o dziecku rodzic, a na drugiej to, co uczeń. I można sobie to później zweryfikować, pokazać to. To jest takie bardzo fajne doświadczenie. Nie chcę też tutaj za dużo powiedzieć, bo wiemy, że jeszcze mamy dużo czasu, więc mam nadzieję, że jeszcze zapytasz o różne tutaj moje tak zwane tipy, ale dobre to jest. Ja od jakiegoś czasu też próbuję, bo jeszcze nie czuję się w tym dobrze. Rozmowy trójstronne. Świetny, nie chcę powiedzieć wynalazek, ale bardzo świetna metoda, do której się trzeba oczywiście przygotować, kiedy spotykamy się rodzic, uczeń i ja w odpowiednim czasie, tak komfortowo, nie że ktoś tam czeka w kolejce, tylko umawiamy się na konkretną godzinę, kiedy możemy sobie porozmawiać z uczniem, kiedy mówimy o tych dobrych rzeczach przede wszystkim, kiedy ja pokazuję materiały, które uczeń wykonał, portfolio i kiedy mogę pokazać, że jest ten rozwój, prawda, że inaczej było we wrześniu, inaczej jest w październiku, bo to, co ja uświadamiam rodzicom, to żeby pamiętali, że uczeń się rozwija, że inny jest we wrześniu, a inny już jest w listopadzie, prawda, a inny jest w czerwcu i to tak fajnie widać, dlatego ja sobie wymyśliłem ten las, ten ogród, bo widać, że to rośnie, prawda? A czasem mamy też jakieś kłopoty, że te liście usychają. No taką sobie wymyśliłem po prostu historię. No. I wydaje mi się, że na razie tutaj na tym skończę, bo bym tak opowiadał bez końca. Okej, dziękuję. Powiem wam, że po tym drugim pytaniu we mnie się pojawiła taka perspektywa rodzica, chociaż nie jestem rodzicem, ale słuchając was, no, czuję, że w jednym i drugim środowisku byłbym jakoś przyjęty. Coś takiego się we mnie pojawiło i zaciekawiły mnie te wasze, trochę to odbieram jako zaproszenie, że to jest ciekawe z jednej i drugiej perspektywy, otwierające i zapraszające. Rzeczywiście to, o czym powiedzieliście w tej pierwszej części, coś robi z człowiekiem, to tak mogę się z wami podzielić jako osoba, która wysłuchała z dużą uważnością was. Przejdę do kolejnego pytania. Znowu, Ani, zwrócę się do ciebie. Ja chciałbym porozmawiać o takiej eksperckości rodzica. Ty dzisiaj już użyłaś tego słowa i mnie ciekawi takie podejście komunikacyjne, ale też relacyjne, żeby pracować z rodzicem jako ekspertem od swojego dziecka. To znaczy, żeby... No znowu, wydaje mi się, że to byłoby... Ja to usłyszałem u ciebie, ale chciałbym, żebyśmy to o tym porozmawiali trochę więcej. Jakie korzyści płyną z tego, że my na przykład nie ścieramy ze sobą świata, dziecko w szkole, dziecko w domu, tylko że my, jako te osoby, które są z dzieckiem w szkole, słuchamy tego, jak jest w domu i później próbujemy opowiedzieć o drugiej perspektywie, czyli o w ogóle takim ujęciu pracy z rodzicami jako ekspertami od swojego dziecka. Jakbyś mogła, Aniu, pogłębić trochę ten temat. Tak, rzeczywiście, tak jak powiedziałeś przed momentem, trochę... Zaczęłam o tym opowiadać, podając przykład konsultacji czwartkowych, na które zapraszamy naszych rodziców i podczas tych spotkań rozmawiamy z rodzicami o zasobach i sobie jak gdyby oglądamy te światy i domowy, i szkolny i trochę sprawdzamy sobie, czy te umiejętności, które gdzieś
dziecko, uczeń, osoba pokazuje w szkole, czy podobnie jest w domu, czy wręcz odwrotnie, no bo rzeczywiście różnie bywa, nie? Więc taką przestrzenią, gdzie rodzic jest ekspertem, a ja jestem towarzyszką, tutorką, to są te czwartkowe spotkania. Myślę sobie, że to jedna rzecz. Podobnie Marcin, jak ty, też organizujemy trójstronne spotkania. Są to spotkania tutorskie, ale na tych spotkaniach to niekoniecznie ja opowiadam o ścieżce rozwojowej, tylko też my się spotykamy w rozmowie. Trochę mówimy o tym, czego potrzebujemy i też stwarzam ja taką przestrzeń, żeby ten młody człowiek mógł powiedzieć o swoich potrzebach, co lubi, czego nie lubi, albo też zapytać rodzica, w czym możesz, nie wiem, wesprzeć nas jako grupę tutorską, bo my nie mamy klas, tylko mamy grupy tutorskie, bądź, nie wiem, naszą szkołę, bądź właśnie tego człowieka, który tutaj siedzi. Też jesteśmy na takim równym poziomie. Ale to, co jeszcze ja robię i uwielbiam to robić, to zapraszam rodziców do nas do szkoły z ich pasjami, ale też zawodami. W ten sposób włączam ich w społeczność naszą, czyli rodzice dla nas organizują warsztaty, opowiadają o swojej pracy, o swojej pasji, być może o swoich wyprawach, więc po to, żeby oni też istnieli jako dorośli, którzy są i my jesteśmy też taką szkołą otwartą i zapraszającą tych rodziców, że to też pozwala i mentorom, i tutorom, i nauczycielom trochę inaczej zobaczyć tego rodzica, bliżej go poznać, zbliżyć się do niego. To też w naszej szkole raz w miesiącu odbywają się konferencje naukowe. To są takie dni, trzy dniówki, kiedy uczniowie prezentują projekty, pokazują je i często też robią to w teamie ze swoim rodzicem. I też rodzice przyjeżdżają i razem taką prezentację można pokazać, nie? Mieliśmy taką prezentację wspaniałą o nurkowaniu, gdzie rodzic, mama i syn razem nurkują i o tym opowiadają. No i to jest tak, to tworzenie przestrzeni, żeby rodzice byli z nami, tak? I myślę sobie, że to też wzbudza zaufanie, otwartość i jesteśmy razem. To tak. Dzięki, Aniu. To ciekawe, bo do tej pory myślałem zawsze o pracy z rodzicami jako o pracy w triadzie, czyli nauczyciel, uczeń, rodzic, a użyłaś słowa przestrzeń i tak sobie myślałem, że to może właśnie nie chodzi o triadę, że szukać, wiecie, boków trójkąta, tylko że może właśnie jak takiego wspólnej przestrzeni. Jakoś tak no, ja to widzę jako koło. Okej, no dzięki. To poszerzyłaś, rozbiłaś mój trójkąt. Dziękuję. Dzięki, Aniu. I jak to, Marcinie, wygląda z twojej perspektywy? Czyli właśnie, czy w ogóle w takiej szkole, w której pracujesz albo pracowałeś do tej pory, można próbować wejść w taką relację z rodzicami, kiedy to będą właśnie traktowani jako eksperci od swojego dziecka. Jeżeli tak, to jak można to zrobić? No tak, to powiem podobnie jak Ania, też mam takie doświadczenie, że robiliśmy akcję Ciekawy zawód mojego rodzica. W taki sposób. I to już jakby od pierwszych klas, bo przecież jak tak się przyjrzymy, to naprawdę mamy wspaniałych rodziców, ekspertów, którzy pracują w różnych zawodach, mają doświadczenie, mają swoje pasje i to jest niesamowite, jak dziecko się cieszy, że mówi, proszę pana, dzisiaj do szkoły przyjdzie moja mama, będziemy z masy wolnej robić aniołki, prawda? Bo akurat mieliśmy taką mamę, która była artystką, plastyczką i zrobiła dla dzieci warsztaty i to było niesamowite. Dzieci z masy solnej robiły aniołki, malowały, później można było zrobić kiermasz, więc też takie mam doświadczenie. Zresztą
Ja mieszkam tutaj w Mielcu, więc to jest teren lotniczy. Mamy też rodziców, którzy pracują właśnie przy produkcji samolotów, są konstruktorami. I kiedyś też przyszedł do szkoły tata, który jest konstruktorem, pokazał nam, jak to się pracuje, jak wyjeżdża do Chin, jak tam uczy się języka i opowiadał nam, pokazywał zdjęcia. No to było niesamowite. To nie trzeba było zapraszać nikogo, żadnego podróżnika, bo się okazuje, że mamy ich tutaj w zanadrzu, prawda? Są też tacy rodzice, którzy, no nie wiem, mieliśmy też pasjonata wędkarstwa, który należy do klubu wędkarskiego. To do dzisiaj jest tak, że jest grupa chłopaków, którzy tak się nakręcili na wędkarstwo, że jakby jest któreś roczniki, które po prostu łowią te ryby, te karty wędkarskie, prawda, sobie tam gdzieś wykupują i łowią i mają taką pasję i zainteresowanie, więc dla mnie jak najbardziej trzeba korzystać z tego ekspertstwa rodzica, no i też korzystać z jego wiedzy, no to jest jego dziecko, on je zna, prawda, przebywa, więc zawsze nam też może pomóc, bo to jest coś takiego, przynajmniej ja czasami takie coś miałem, że inaczej widziałem jakiegoś ucznia, bo odbierałem go przez swoje doświadczenie, przez swój odbiór, przez swoją perspektywę, przez to, jak się czuję w danej grupie, bo też musimy wziąć pod uwagę to, że jestem też nauczycielem przedmiotu, no, mam też kilkanaście klas i to jest takie trudne, żeby tak sobie w głowie wszystko rozdzielić, że teraz jestem w czwartej, za chwilę idę do ósmej, tutaj mój uczeń prosi o pomoc, tutaj rodzic, tu dyrekcja mnie wzywa, coś tam, tutaj jakieś papiery muszę podpisywać. My nauczyciele jesteśmy tymi wielozadaniowcami, mamy tych furtek dużo w głowie, to jest taka karuzela, która się kręci, więc tego jest dużo, ale wydaje mi się, że mimo, że mamy tego dużo, to właśnie dlatego powinniśmy też korzystać z tej wiedzy rodziców, że nie zgadywać, bo ja też się czasem łapałem na tym i wiem, że wiele osób tak robi, że mi się wydaje, że ten uczeń jest taki, bo ja sobie go tak odbieram, prawda? A to czasami jest krzywdzące. Bo tak jak mówię, mamy czasem duże klasy, no bo jeśli są klasy, gdzie jest 27 uczniów czy więcej, oni są bardzo zróżnicowani, no to nie jest tak łatwo zindywidualizować tą pracę, więc jak najbardziej rodzic jest potrzebny. Tak jak mówię, jeśli ja na przykład uzyskam jakąś informację od rodzica w postaci ankiety, czy właśnie tych moich tutaj różnych pomocy, że robią tarcze, że piszą mi właśnie coś o swoim dziecku, no to dla mnie to jest bardzo cenna wskazówka, bardzo cenna, bo mam jakby punkt zaczepienia, jakby mogę to porównać, moje doświadczenie i rodzica, a musimy też pamiętać o tym, że w szkołach publicznych jeszcze jesteśmy zobowiązani do oceniania ucznia, do udzielania informacji zwrotnej, do tego, no nie chcę powiedzieć nieszczęsnego, ale tej oceny zachowania. A to jest trudne i to jest wymagające. No i jest szereg takich właśnie sytuacji systemowych, gdzie warto liczyć na rodzica i mu to tłumaczyć, prawda, jak to jest. Bo ja też znam wiele takich przypadków, że rodzice sami nie wiedzą, jak mają postąpić i szukają tej pomocy u nauczyciela, nawet jeśli chodzi o taką sytuację, że jest świadectwo z paskiem i przepis mówi, że świadectwo z paskiem może mieć uczeń, który ma na przykład bardzo dobre zachowanie. Nie dobre, tylko bardzo dobre. I to też jest takie trudne do zrozumienia, prawda, dla rodzica. No, trzeba mu to wytłumaczyć, no, a z drugiej strony no, jest taki przepis, no, który ciężko przejść. I to jest takie dla mnie też trochę trudne. Dzięki, Marcinie. No tak, przedstawiliście dwie perspektywy tego rodzica w takiej perspektywie eksperckiej i tutaj też pojawiają się takie różne wyzwania związane chociażby z tym, że w szkole systemowej ta eksperckość rodzica no nie zawsze może zajść, chociażby mówisz o procedurach tutaj, myślę, że tam jest dużo różnych, ale też mamy dużo wyzwań związanych z pracą z rodzicami i mam nadzieję, że to webinarium jest troszeczkę o tym, żeby ocieplać trochę i zbliżać tę naszą grupę nauczycielską i tę grupę rodzicielską. Taki mam pomysł na to, żeby ta narracja nasza jednak była w duchu spotykania się i że każda z naszych wypowiedzi jest jednak takim krokiem w stronę wspólnoty, o której dzisiaj też będziemy mówić, czyli właśnie wspólnoty celów, że w zasadzie to tutaj ten aspekt jest bardzo, bardzo ważny.
A teraz trochę o klimacie, takim klimacie, który mam wrażenie, że w naszej rozmowie jest taki bardzo przyjemny dla mnie i otwierający, ale jak można budować klimat taki włączający i otwierający w naszych zespołach szkolnych, klasowych, tutorskich? No właśnie zaczynając od rodziców, bo wielu z nauczycieli ma takie doświadczenie, że ma na przykład skonfliktowaną grupę rodziców i nie mogą z taką fajną, otwartą atmosferą pracować z zespołem klasowym, ponieważ to się przekłada na uczniów i uczennice. I jestem ciekawy, czy można coś zrobić na samym początku, jak grupa się dopiero poznaje, jak zaczynamy pracować z rodzicami. Czy możemy już na samym początku o coś zadbać takiego, aby to się przekładało później na klimat, taki klimat współpracy i otwartości. Ania, jak myślisz? Zacząłem od czy, więc możesz powiedzieć tak albo nie i pójdziemy dalej, ale oczywiście to jest pytanie otwarte. Myślę. No tak, z rodzicami jest tak samo jak z grupą uczniów. Czyli startuje proces grupowy. Rodzice są w trudniejszej sytuacji, bo my spotykamy się każdego dnia, jesteśmy ze sobą, mamy przed sobą obowiązki szkolne, a rodzice są jednak trochę oddaleni od siebie, mogą spotkać się ze sobą na zebraniach klasowych czy szkolnych, więc myślę sobie, że no szkoły nie ułatwiają tej integracji rodzicielskiej. Pewnie rodzice próbują, zakładają różne grupy, chcą się włączać. No i oczywiście możemy o to zadbać, czyli myślę, że to jest kontynuacja tego, o co pytałeś przed momentem, czyli nie bać się rodziców, traktować ich jako naturalnych nauczycieli i ekspertów od swoich dzieci, no i zapraszać ich do tego kontaktu. My mamy w naszym miejscu comiesięczne spotkania z rodzicami, mamy zebrania po to, żeby z nimi rozmawiać i być, i oni mogą wnosić swoje sprawy, które są brane pod uwagę. Oprócz tego organizujemy tak zwany Dzień Kangura. Kangurami są właśnie rodzice. I przyjeżdżają do nas i są z nami i spędzają z nami pół dnia w szkole. I wtedy metodą open space zapraszamy ich do różnych aktywności i jesteśmy z nimi. Czyli odbywa się tak naprawdę znów ta integracja wszystkich, zarówno dorosłych w szkole, czyli nauczycieli, tutorów, mentorów, dzieci i rodziców. I myślę sobie, że bardzo ważne jest, żeby znajdować czas w naszych szkołach i organizować takie spotkania, żebyśmy mogli ze sobą być, bawić się, uczyć się, wymieniać się. No tak, no i my to praktykujemy. Ale oprócz tego nasi rodzice mają kluby rodzica prowadzone przez specjalistów. Naszą specjalistką jest Magdalena Kidoń, psychoterapeutka, superwizorka, która raz w miesiącu zaprasza rodziców do takiego spotkania w kręgu, podczas którego rodzice mogą przynieść swoje wątpliwości, wyzwania, trudności. I na tych spotkaniach nie ma nauczycieli, wychowawców, czyli tych naszych tutorów, i rodzice po prostu ze sobą mogą się w tych swoich wyzwaniach spotkać, porozmawiać, przegadać, przeprocesować. Więc tak, myślę sobie, że bardzo ważne jest no, taka rodzicielska interwizja, superwizja, tak samo jak ważne jest takie wsparcie dla nauczycieli, więc tutaj też mówię o wsparciu rodzicielskim. No, tak. Słyszę, Aniu, że znaczy tak w ogóle, bo próbuję myśleć o tym, o czym mówisz w kontekście szerszym, że chyba takim najważniejszym dla mnie komunikatem z twojej wypowiedzi jest to, żeby w ogóle mieć pomysł na to, żeby jakoś pracować z rodzicami, a drugie takie
taka myśl do mnie przychodzi, żeby w ogóle mieć w sobie wewnętrzną zgodę na to, że z rodzicami także się pracuje, będąc nauczycielem. Tak. Czuję, że to jest ważne jakoś, żeby rzeczywiście... Ja myślę, że rodzice też mają prawo się na mnie złościć, mają prawo się frustrować, mają prawo mnie obgadywać. Dla mnie jest to jakiś rodzaj wentylowania się, sprawdzania i dla mnie to jest w porządku. No właśnie, ale to nie jest o mnie, tylko o mojej roli, prawda, którą pełnię w relacji z nimi, nie? Że to jest o... No. Tak, ja sobie myślę, że no właśnie, ja też nawet stawiam sobie taki cel, że mam taką gotowość i pojemność na to, żeby to umieścić. Bo frustrację, złość, niezadowolenie, wątpliwość, później aby to omówić, no i ewentualnie wtedy pomyśleć, czy kontynuujemy tą współpracę, czy nie. Wyobrażam sobie, że w konwencjonalnej regionowej szkole nie zawsze się tak da. No tak, tutaj mamy inną perspektywę. Tak. I przejdziemy, Marcinie, do ciebie, żebyś ty mógł przedstawić nam taką perspektywę, jak zdobyć taką uważność na klimat i współpracę w klasie, jak budować ten klimat, zawiązać proces grupowy z nowym zespołem, który w zasadzie no, już na przykład jest jakoś zawiązany, bo przychodzi po klasie trzeciej do klasy czwartej u ciebie. No i czy masz tutaj jakieś recepty dla nas? No ja powiem, bo to jest akurat temat dla mnie bardzo aktualny, bo od tego roku właśnie dostałem wychowawstwo w klasie czwartej, 25-osobowa klasa. W przyszłym tygodniu mam pierwsze spotkanie z rodzicami, więc już tam obmyślam, że tak powiem, strategię, tak, obmyślam już tam, jak to zrobię. Poznałem rodziców już na pierwszym spotkaniu, więc mniej więcej się kojarzymy. Wiadomo, to było takie pierwsze, więc po rozpoczęciu roku uroczystym weszliśmy do klasy, przywitaliśmy się, ja rozdałem plan lekcji. No, dzieci były podekscytowane, rodzice też, dlatego że ja jestem nowy w tej szkole, więc wszyscy byli ciekawi, kim ja jestem, skąd ja się wziąłem, prawda? Tam niektórzy gdzieś mnie widzieli w internecie i to jest taki trochę element sensacji, ale zaczynam budować od tego, że się poznajemy i już któryś rok zaczynam pracę właśnie w kręgu, tak jak zawdzięczam to tobie, Macieju, bo przeczytałem właśnie, że ty też tak pracujesz, preferujesz właśnie taki styl, więc sam zacząłem coś takiego robić, że się poznajemy powoli, spokojnie i dajemy sobie ten czas. No, dla mnie to też jest czas na to, żeby poznać tych uczniów, żeby taką jakby podejść do nich trochę tak cierpliwie, bo tak jak mówię, oni są trochę przerażeni, bo to idą na kolejny etap z tej bezpiecznej od tej bezpiecznej pani, która tam z nimi była cały czas i tam ich prowadziła. Teraz idą do czwartej klasy, w inne miejsce, do innych sal. Każdego mają osobnego nauczyciela, no, do którego się muszą troszeczkę też przyzwyczaić, więc mają te emocje. Więc tak jak mówię, najpierw się poznajemy, robimy ten krąg mocy, mówimy o swoich dobrych stronach. Ja robię z nimi też taki plakat, gdzie odrysowują sobie swoją rękę, prawda? Wybierają sobie rękę i odrysowują, piszą sobie o sobie takie dobre komunikaty, jak mają swoją supermoc. I ja też ta moja ręka też wisi i sobie to wisi na naszej tablicy, bo w ogóle jestem zwolennikiem czegoś takiego, że na godzinach wychowawczych nie ma u mnie jakiegoś takiego, że rozliczam uczniów, patrzę na dziennik, oceny i tak dalej. Nie, my działamy bardziej warsztatowo, gdzie właśnie budujemy naszą grupę, naszą drużynę, możemy sobie wymyślić nazwę, jakie mamy oczekiwania. Powoli, cierpliwie, bardzo powoli, bo to nie jest takie łatwe, bo to trzeba im dać dużo czasu, bo to tak jest, że ci czwartoklasiści, no, przeżywają tak naprawdę. To są emocje. I dla rodziców też. Dla rodziców to są duże, bo powiem, ale jest taki stereotyp. Nawet same dzieci mi mówią, albo brat już mnie straszył, prawda? Pyta się, z kim mam tam polski, z kim mam angielski. O, jak z tym nauczycielem to zobaczysz, prawda? No jest coś takiego. Czasem też się my łapiemy się jako rodzice, że mówimy, kończy ci się trzecia klasa, teraz zobaczysz, pójdziesz do czwartej, prawda? Więc to jest też takie stresujące. Tak jak mówię, większość rodziców ma też taki
swoje doświadczenie z tych lat młodości, jak to było, prawda? Nie wiem, jak było u was z czwartą klasą, ale ja przychodziłem z osobnego budynku, z takiej mniejszej, gdzie były tylko dzieci 1-3, do takiej dużej szkoły, takiej tysiąclatki, gdzie od czwartej do ósmej były dzieci. Dla mnie to był szok. To tyle sal, tyle klas, tyle nauczycieli, nie wiedziałem, gdzie mam iść, gdzie toaleta, gdzie co. No takie było naprawdę, do dziś to pamiętam, mimo że minęło tyle lat. Więc ja uważam, że trzeba jakby być takim przewodnikiem dla tych uczniów, ale też i dla rodziców, że jestem tu, jakby co, to pomogę, będę was wspierał. Nawet w takich zwykłych rzeczach, że nie wiem, uczeń gdzieś zostawił plecak, bo się przechodził z sali do sali, ja nawet mu pomogę poszukać. No, to żaden problem, pomogę, prawda? Wskażę ci drogę. Więc tutaj bym powiedział, że na początku to nauczyciel powinien być takim przewodnikiem dla ucznia, ale też i dla rodzica. I to bym chciał jeszcze powiedzieć, nie wiem, czy nie odchodzę od tematu, ale dla mnie też ważne, żeby wypracować sobie taki czytelny i prosty sposób komunikacji z rodzicami. Bo wiecie, my teraz w szkołach publicznych mamy ten dziennik elektroniczny, który wzbudza różne kontrowersje, no bo to jest takie narzędzie inwigilacji, prawda? No, ten rodzic wie wszystko o tym dziecku, prawda? Coś się stało, to już wie, już przychodzi informacja. Tu nie ma tak, jak było za moich czasów, że mama się dopiero dowiedziała, co się dzieje w szkole, jak poszła na wywiadówkę. Tutaj rodzic wie wszystko, więc ja staram się ustalić z nimi taki prosty sposób komunikacji, żebyśmy mieli jakieś takie jedno źródło. No teraz w związku ze standardami ochrony małoletnich, no rezygnuje się z tych grup, prawda, na Messengerze czy jakichś takich innych, żeby to było wszystko drogą oficjalną, ale ważna jest właśnie ta komunikacja, żeby rodzic wiedział, jak jest, ma jakąś potrzebę, to w jaki sposób się skontaktować ze mną, prawda, w jaki sposób my się mamy kontaktować, żebyśmy wiedzieli, a nie, że ktoś tam jest wysłał maila, czy jakąś kartkę podał przed dziecko i ja na przykład nie wiem, prawda, co tam się dzieje, bo uważam, że ta komunikacja jest bardzo ważna, szczególnie w tej czwartej klasie. Dzięki, Marcinie. Tutaj usłyszałem dwa takie wyzwania w pracy z rodzicami i taką podstawę tego, żeby móc w ogóle budować klimat klasy i taką atmosferę współpracy, to przede wszystkim trzeba zadbać o taką funkcję informacyjną w relacji i o czytelny sposób komunikacji, czyli na początku trzeba zadbać o te podstawowe potrzeby w relacji, żeby móc później przekładać je na takie wyższe potrzeby grupy. Ale myślę sobie, że tak, to jest związane z funkcjami też po prostu bezpieczeństwa, żeby ta grupa na początku była dobrze poinformowana i wiedziała, jak się komunikować. Jak mi przyszło do głowy, że też dla mnie jako rodzica byłoby otwierające, jeżeli ktoś by mi powiedział, w jaki sposób mogę się komunikować, spotykać, umawiać, że jednak w wielu szkołach to jest nadal duże wyzwanie takie komunikacyjne, żeby jasno określić te kanały komunikacji z rodzicami. Myślę, że to też wpływa na takie poczucie bezpieczeństwa, ale też otwiera taką atmosferę współpracy, jeśli wiemy na początku jak. No dobra, słuchajcie, to idziemy sobie dalej. Taki jestem ciekawy i tutaj Aniu tylko ciebie o to zapytam, bo jakiś czas temu znalazłem taką informację, że ty jesteś osobą, która prowadzi tutoring dla rodziców i to się nazywa Kręgosłup Moc. I teraz tak się zastanawiam w temacie włączania rodziców w pracę. Czy możesz nam trochę powiedzieć o tym tutoringu rodzicielskim i też, żebyśmy mogli z tej twojej historii przełożyć sobie jakieś dobre praktyki dla nas? Mówisz o kręgosłupie mocy. Tak, to jest nazwa moich warsztatów dla rodziców, bo kilkakrotnie też prowadziłam taki warsztat dla rodziców. Tak sobie akurat teraz wybrałam. To nie jest taka cykliczna nazwa. To trochę, wiesz, nawiązując też, Marcin, do twojej wypowiedzi, że ty pamiętasz ten twój lęk i tą zmianę z trzecioklasisty na czwartoklasistę. To coś w podobie. Ja też to bardzo pamiętam. I pamiętam siebie w szkole jako uczennicę, zarówno w szkole podstawowej, jak i w liceum.
I to, do czego zapraszam rodziców, to do przeżywania jeszcze raz swojego spotkania ze sobą jako uczniem. Jak to było, kiedy rodzicu byłeś nastolatkiem albo byłeś dzieckiem, to trochę takie, wiecie, ten powrót do tego pozwala bardziej zrozumieć potrzeby dzieci, nastolatków, no i wtedy łatwiej jest nawiązać relacje. Być może wtedy rodzice mają mniej frustracji o codzienne obowiązki wobec dzieci, czy o obowiązki szkolne. Więc ten warsztat, do którego ja zapraszam, to przeżycie procesu tutorskiego, bycia w grupie i w kontakcie też takim indywidualnym, żeby zobaczyć, na czym polega proces tutorski i jak go odczuwają dzieci, młodzież w szkole. Trochę zapraszam do tego, jak ja to robię, jak ja prowadzę, jak czerpię z tego satysfakcję. No i myślę sobie, że bardzo ważne w tej pracy jest świadomość siebie i swoich zasobów, swoich potencjałów, swoich mocnych stron. I wtedy, kiedy ja jestem tego świadoma, to jestem stabilna i opór nastolatków łatwiej przeżywam, frustracje dzieci łatwiej przeżywam, mogą przeglądać się w moich oczach, jestem dla nich bezpiecznym dorosłym, mniej się irytuję. No i trochę właśnie do takiego doświadczenia podczas swoich warsztatów zapraszam rodziców. Trochę ja jestem tutorką, rodzice są tutinkami. Tak, i nazywałam to kręgosłup mocy, bo uwielbiam pracować na zasobach, potencjałach, mocnych stronach. Myślę sobie, że to są takie nasze lampy oświetleniowe w ogóle w życiu. I jak nam jest źle, to możemy do tego sięgać i łatwiej jest nam żyć w kontakcie z innymi ludźmi, ale przede wszystkim z tymi nastolatkami, które czasem strasznie irytują i złoszczą. Ma się ochotę je udusić. Tak. Aniu, a czy masz dla nas na przykład jakieś konkretne takie ćwiczenie, które można byłoby zastosować na przykład na zebraniu z rodzicami, albo jakiś taki komunikat, jeden taki tip z twojego tutoringu? Masz jakiś pomysł na to, żeby naszym słuchaczom coś zaproponować? Mam kilka, jak sobie myślę. No myślę sobie, że warto sobie oglądać swoje dziecko, czyli w czym ono jest dobre, jakie ma zasoby, jakie ma mocne strony, co potrafią jego ręce, co potrafią jego nogi, co potrafi jego serce, może czego on się boi, jak lubi spędzać czas, trochę sobie rozrysować swój największy skarb, bo często słyszę w rozmowach z rodzicami, że to jest coś najcenniejszego, co mają. W związku z tym o ten skarb trzeba dbać, choć różnie z nim czasem jest. No i żeby dostrzegać w tych dzieciach ten diament, ten skarb, więc warto czasem się pochylić. Ja właśnie zapraszam rodziców do takiego zatrzymania, do takiego wyciszenia, uspokojenia się. Ja sama po pracy lubię usiąść na ławce, jeszcze nie biec do domu i tak sobie pomyśleć. Tak. Okay. Dzięki wielkie. Czy ja mógłbym się wtrącić i też skomentować, bo wiem, że to jest Ani tyle działka, ale powiedziałaś o pracy na zasobach i to jest też bardzo ważne, bo ja na przykład w swojej pracy wychowawczej i w pracy jako nauczyciel języka polskiego stosuję od lat ten zielony długopis i pokazuję właśnie rodzicom, że jaka jest różnica, jak zielonym długopisem podkreślam i wypisuję to, co jest dobrze zrobione, że żyjemy w tej kulturze błędu i szukamy tego, co jest złe, a nie patrzymy na to, co jest dobre, jak to zmienia perspektywę, prawda? Kiedy rodzice oglądają prace, które wykonali uczniowie, na przykład zamiast zwykłej klasówki, ja robię na przykład lekturę w pudełku, kiedy uczeń tworzy pudełko, do którego wkłada różne rzeczy kojarzące się z lekturą i później o tym opowiada. Jak rodzice to widzą, no to kurczę, no to mówią, no tak, to jest o wiele lepsze, bo tutaj uczeń mówi, pokazuje, jest kontakt, jest relacja, bo wszyscy uczniowie sobie tego słuchają, oglądają, wymieniają poglądy.
I to jest takie właśnie lepsze niż danie takiej zwykłej oceny, takiej, wiecie, takiej pieczątki pustej, która po prostu nas jakoś tak charakteryzuje gdzieś w jakichś ramach, nas tak zamyka. A to jest właśnie cenne, jak oni to oglądają i mówią, o kurczę, mój to zrobił, to on takie coś potrafi. To jest takie niesamowite właśnie. I też tutaj jestem zwolennikiem, co Ania powiedziała, spotkań z rodzicami w formie takich warsztatów, żeby im coś pokazać, zrobić prezentację, powiedzieć im. Ja na przykład im czasem często mówię, jakie są takie najnowsze trendy w edukacji, co się zmienia w podejściu, co się zmienia w prawie oświatowym. Uważam, że powinni takie rzeczy wiedzieć, prawda? Jaki to ma wpływ na ich dzieci, co ich czeka, żeby rodzice też wiedzieli, jak jest na przykład w edukacji do szkoły średniej, kiedy już jesteśmy w tej 7-8 klasie, jakie lektury omawiamy i dlaczego takie, jak można je w inny sposób. Też dużo teraz takich tematów dotyczących cyberprzemocy, właśnie tego świata internetowego. Polecam też książki, przynoszę, czasem niektórzy pożyczają, zapisują, robią zdjęcia, które chcą sobie pożyczyć, przeczytać. Proponuję różne webinary, jak są, prawda? Więc to też jest takie ważne dla mnie, że ja tam mam też jakąś swoją wiedzę, ale też pokazuję, gdzie szukać, żeby też rodzice zainteresowani mogli to zobaczyć. I tak jak mówię, to bardzo ważne jest pracować na tych zasobach, czyli na tym, w czym dziecko jest dobre, bo wszyscy są w czymś dobrzy. Tak, i tak sobie myślę, że i pracować z uczniem, uczennicą na zasobach, ale też może spróbować szukać tych zasobów, tak jak dzisiaj troszeczkę próbujemy pracować w taki sposób, żeby szukać też tych zasobów w relacjach z rodzicami. No dobra. Słuchajcie, to jakby to mogło być dalej z tymi rodzicami, jakbyśmy podjęli taki temat wspólnoty celów. Czy w ogóle my mamy jakiś wspólny cel i czy w takiej sytuacji, kiedy bardzo wielu rodziców podczas zebrania na przykład albo podczas konwersacji z innymi rodzicami no domaga się realizacji takiego osobistego celu związanego konkretnie z ich dzieckiem, to czy w ogóle możemy jakoś pracować wokół wspólnoty celów, że my jako grupa dorosłych pracująca z uczniami, uczennicami mamy te cele. I Aniu, ciebie chciałem na początek zapytać, jak w ogóle pracować i czy w ogóle pracować wokół wspólnoty celów? Jakie to cele mogłyby być? Tak się zastanawiam, bo rzeczywiście cele są bardzo indywidualne. I tutaj jest to zindywidualizowane, ale trochę już też dzisiaj powiedziałam, że łączy nas wspólny cel. Dla mnie tym wspólnym celem jest wspieranie rozwoju dzieci. Nas dorosłych, bo mówię tutaj o tej grupie dorosłych, czyli rodziców i zespołu nauczycielskiego, że no tak, że gramy do jednej bramki, tak? Czyli że wspieramy rozwój, no i tutaj to już jest wielopłaszczyznowe, no bo to może być dwojakie, to może być funkcjonowanie w grupie, to może być rozwój poznawczy na matematyce, języku polskim, to już jest zindywidualizowane, ale no wydaje mi się, że zarówno rodzicom, jak i nauczycielom zależy na dobrostanie dzieci, na szczęściu, na spełnianiu marzeń, bym powiedziała, choć pierwsza myśl, jaka mi przychodziła, to, że spełnianiu założonych celów, ale czy tak? No, dążymy do dobrego życia tak naprawdę. Aniu, a co zrobić, jak nie mamy wspólnoty celów, że jest jakiś konflikt, że ktoś chce tak, a ktoś chce inaczej? No, ja jestem otwarta na konflikt, też jestem taką osobą i już wiele tych konfliktów przeżyłam też z grupą rodziców. No, jeśli chcesz rozwiązać konflikt, wyłóż karty na stół. Tak, no, to jest dla mnie najważniejsze, czyli połóżmy to na wspólny stół i rozmawiajmy o tym.
No bo najgorsze, ja myślę sobie, że najgorsze jest życie podziemne, kiedy ktoś tutaj nie wie, że coś się rozgrywa, że wtedy, kiedy, nie wiem, nauczyciele coś rozgrywają przeciwko rodzicom i odwrotnie, rodzice rozgrywają przeciwko coś jednej osobie bądź kilku, no to wtedy jest to destrukcyjne. Myślę sobie, że ważne jest, żeby zapraszać do rozmawiania też o tych trudach i wyzwaniach. Okej. Dziękuję ci. A Marcinie, jaką ty masz perspektywę tej wspólnoty celów? Czy ona zachodzi? Jeśli tak, to jak ją budować? Jakie to mogą być wspólne cele? Znaczy, ja powiem tak, jeśli chodzi o szkolnictwo to właśnie systemowe, no to przede wszystkim no jest to takie duże parcie na te oceny, prawda, na tą przyszłość, żeby się dostał uczeń do dobrej szkoły, zdał ten egzamin. To, co mnie uwiera w podstawówce, to to, że w pewnym momencie ja muszę jakby zrezygnować z, znaczy nie, że zrezygnować, ale te kompetencje, które kształtuję, które są dla mnie ważne, te miękkie, no muszę jednak później przeznaczyć na te twarde, bo egzamin jest konkretny, prawda? Egzamin jest z języka polskiego, z matematyki, z języka angielskiego, no i jednak rodzice oczekują, żeby ten uczeń ten egzamin dobrze napisał i żeby się dostał do dobrej szkoły. Są takie oczekiwania, ale przede wszystkim jako wychowawca to na początku przedstawiam taki program wychowawczy, bo my też jakby jesteśmy zobowiązani prowadzić te godziny wychowawcze według jakiegoś tam programu, biorąc pod uwagę program profilaktyczny szkoły, więc zawsze przedstawiam to rodzicom, jakie mamy cele, na czym będę z uczniami pracował i no ja też pracuję według takich celów lekcji, bo też działam według oceniania kształtującego, więc chcę, żeby ten uczeń wiedział na czym pracuję i staram się przetłumaczyć tak, żeby jednak, no, jeśli już mamy te oceny, no to żeby one nie były jedynym celem szkoły, żeby po prostu nie przesłaniały nam tego, co w szkole jest ważne, żeby ta szkole była współpraca, żeby była ta samodzielność, żebyśmy się uczyli tej odpowiedzialności i mieli tą refleksję, bo dla mnie bo dzieci są szczere i zawsze się pytają po co, a po co ja się tego uczę, a po co to jest, więc ja też się pytam czasem rodzicom, po co wam są potrzebne te oceny, prawda? Po co w ogóle to jest potrzebne, jaki byłby lepszy świat bez tego, prawda? Gdybyśmy nie oceniali. No sam jestem zobowiązany oceniać, dawać przynajmniej tą jedną ocenę na koniec roku, ale tak jak tutaj Ania też mówiła, no, są różne cele w zależności od potrzeb i można je też indywidualizować. No mi się wydaje, że takim najważniejszym celem jest to, żebyśmy wszyscy byli szczęśliwi. I wiadomo, że to jest takie marzenie bardzo idealistyczne, żeby uczeń się czuł dobrze w szkole, prawda? Szczególnie w takiej dużej szkole, prawda? Kiedy wychodzi z mojej lekcji i mówi, o, jak mi się nie chce iść teraz na przykład na biologię, bo będzie sprawdzian, prawda? Tam z dwóch działów czy iluś. I to jest takie troszkę, no ja tak chcę jakby pomóc temu uczniowi i go tak natknąć pozytywnie, że no nic się nie dzieje, no nie zdasz teraz, to może się uda, no, spróbuj następnym razem, prawda? Więc to tak z tymi celami jest właśnie różnie, ale ważne, żeby one były i żeby uświadomić też rodzicom, że owszem, wasze dziecko skończy szkołę, może się dostać do jakiejś wymarzonej szkoły, ale żeby to nie było takim jednym głównym celem. Bo ja też wiele rozmów z rodzicami właśnie miałem na taki temat, że na przykład nagrody za oceny, nie wiem, jakie wy macie doświadczenie, ale jest coś takiego, prawda? Szczególnie my w takich szkołach właśnie mamy coś takiego, to słynne poprawianie ocen, właśnie na koniec roku pytanie, co mogę zrobić na piątkę, co mogę zrobić na szóstkę. No jest to takie, no tak trochę podcina przynajmniej moje skrzydła. No. Chciał tego uniknąć, no ale to jest i dlatego dla mnie takie tłumaczenie, rozmawianie rodzicom, uświadamianie właśnie, że takim najważniejszym celem, moim marzeniem jest to, żeby uczniowie zbudowali relacje, żeby się dobrze czuli w swoim towarzystwie i dobrze się czuli ze mną. No to Marcinie, poruszyłeś dużo ważnych wątków. Myślę, że rzeczywiście wspólnoty często rodziców, szczególnie w starszych klasach. Oto widzę, że Państwo się też uaktywnili na czacie w związku z Twoją wypowiedzią, Marcinie. Zaraz odczytam te wiadomości. Natomiast rzeczywiście dużo klasowych zespołów rodziców
wokół osiągnięć edukacyjnych się konsoliduje. Myślę, że też wielu z nas, nauczycieli, też w jakiś sposób modeluje to, no bo tak część z nas rozumie taką jedną z najważniejszych funkcji szkoły. Natomiast cieszę się, że i ty, Aniu, i ty, Marcinie, wskazaliście tę wspólnotę celów związaną z dobrostanem, związaną z relacjami, bo tak naprawdę ten cel edukacyjny, on może zajść w momencie, w którym no, zrealizuje się te cele związane z relacjami i z wspólnotą. Patrzę, co Państwo do nas napisali. Nie mamy stopni w szkole, pisze pani Małgorzata. To buduje relacje w całej szkole. I pani Beata pisze, ta szczerość, otwartość, prawdziwość procentuje we współpracy z uczniami, jak też z rodzicami. Czyli tu Państwo wskazują, no ten, właśnie ta wspólnota celów wychodzi nam wokół tematu też oceniania, no, który w jakimś stopniu nas dotyka, jeżeli pracujemy też z grupą rodziców. Tutaj Marcinie też przy okazji osiągnięć edukacyjnych wspomniałeś wcześniej o czerwonym pasku, no i też o takich, też bliska jest mi idea takich pasków różnorodności, różnokolorowych, doceniających naprawdę różne rzeczy. Też jakąś taką mam marzenie takie związane ze szkolnictwem, żebyśmy no może odeszli od tego biało-czerwonego konkretnego. Ja wiem, że to jest dla niektórych cel mierzalny do osiągnięcia, no tak. Ale jednak dla wielu z naszych podopiecznych nie. A jeszcze tak przy okazji, z ciekawości, Aniu, u was są świadectwa co roku? Tak, u nas są świadectwa, ponieważ okay. Prowadzimy formalne placówki. Okej. Okay. Mogę coś powiedzieć? Moje marzenie to byłoby tak, że uczeń dostaje świadectwo na ukończenie trzeciej klasy szkoły podstawowej, bo to jest kolejny etap, ósmej i maturalnej. I wtedy byłoby, tak według mnie, idealnie, bo ma świadectwo ukończenia szkoły, jednego etapu, drugiego, trzeciego. Nie wiem, co wy o tym sądzicie, ale takie świadectwo w piątej klasie, w szóstej klasie, no to jest... No. No tutaj też Państwo podnoszą ten myślę, że jakaś nam się wspólnota wokół tego tematu zawiązuje, że rzeczywiście nam pracując, myślę, że naszym rodzicom, z którymi pracujemy, żyłoby się lżej, jeżeli byśmy mogli troszeczkę inaczej pracować w kwestiach oceniania i zupełnie inaczej przejść do mierzenia edukacyjnego, się wtrącę, bo tak na samym początku przeczytałem taką na czacie, że w szkołach średnich jest tak, że nikt nie chce chodzić na te spotkania, prawda? Że jest coraz mniej rodziców. Nie wiem, czy to pisał nauczyciel, czy to pisał rodzic, ale to też tak jest, prawda? Kiedy moje dziecko w szkole średniej, ja idę na wywiadówkę i tylko na wywiadówkę i słyszę tylko matura. Pewne rzeczy. Nie zda. Trzeba już to odłożyć, trzeba się zdecydować, prawda? Druga klasa, prawda? Nawet już w pierwszej się pojawia. To jest, jeśli słyszę taki komunikat, no to też po prostu sobie myślę, no to po co ja tam będę przychodził? Jak ja sobie ocenę sprawdzę w dzienniku, prawda? Wydrukuję sobie, jak będę chciał, a przychodzę tylko posłuchać, że no, nie wiem, mam przycisnąć, żeby moje dziecko zdało maturę, prawda? Mhm. Z powodu szczęśliwe. No. Stąd też, Marcinie, dzisiaj spotkaliśmy się, żeby szukać właśnie... Szukać rozwiązać. Taką wskazówkę, że można po prostu, wiecie, no jest ta matura, wiadomo, no, ona też jest ważna, też jest celem szkoły średniej, prawda? Ale żeby też tak jakby nie przesłaniała całego życia, no bo to jednak jest okres nastoletni, tu ja wiem, że jest trudny, ale to jest jeden z najpiękniejszych. Ile się wtedy dzieje? Zgadzam się z tobą, Marcinie. Wracając do tematu współpracy z rodzicami, zdarza mi się pracować z nauczycielami szkół średnich i to, co ty mówisz, no jest pewnym faktem, że tam jest nauczyciele, dużo częściej ukierunkowani są już na egzamin maturalny, na osiągnięcie edukacyjne, ale też już właśnie tych przedmiotów maturalnych. Natomiast my w Centrum Edukacji Obywatelskiej tworzymy taką modę na to, żeby jednak też pracować i tu Państwu polecę też inny kurs, Wychowanie to podstawa, gdzie będziemy pracować od tego roku też z nauczycielami, wychowawcami
właśnie szkół średnich, żebyśmy, mam nadzieję, że też dzisiejsze nasze webinarium trochę tę modę na pracę wychowawczą i na taką otwartą komunikację przyniesie. Słuchajcie, to w takim razie chciałbym przejść do może trochę trudniejszych tematów, bo mówimy na razie o takich otwierających technikach i otwierających, o takiej metodologii w ogóle pedagogiki otwartości, czyli cały czas ja was pytam w taki sposób otwierający, natomiast rzeczywistość trzeszczy, można powiedzieć, no bo praca z rodzicem dla wielu nauczycieli jest wyzwaniem. Jest takim dużym obszarem do pracy i my też rozmawiając o tym, przygotowując się do webinarium, no mieliśmy takie refleksje, prawda, że to teraz jest naprawdę dla nauczyciela duże wyzwanie. I wy podaliście już wiele rozwiązań na to, w jaki sposób w ogóle wchodzić w te relacje. Też myślę, że pogłębiliście taką świadomość tego, w jakim momencie znajduje się rodzic w momencie, kiedy my się z nim spotykamy. Natomiast chciałem z wami poruszyć taki temat związany z trudnymi sytuacjami w klasie. Tutaj podam taki przykład, na przykład kwestie dyskryminacji, wykluczania kogoś w grupie. Jak w ogóle, czy wy macie jakieś pomysły na to albo praktyki, jak pracować z takimi trudnymi tematami, jak chociażby wykluczenie czy dyskryminacja w klasie, jak pracować z takim kawałkiem z rodzicami? Aniu, od ciebie chciałbym zacząć ten wątek dyskusji. Rzeczywiście trudne pytanie. Czyli jak porozmawiać o wykluczeniu ucznia z grupy klasowej z rodzicem, tak? I poinformować go o tym, o to mnie pytasz teraz. Tak. I co z tym dalej zrobić, tak? No to ja dalej jestem w tej samej postawie, niezmiennie. Zaprosiłabym rodzica na rozmowę, żeby o tym porozmawiać. My krok wcześniej zaczynamy pracę nad taką sytuacją. Jeżeli widzimy, my też grupę tutorską prowadzimy w teamie dwuosobowym, więc nic nam nie umyka. Więc najpierw na naszym zespole to omawiamy, superwizujemy i bardziej zastanawiamy się, jak zadbać o to, żeby włączyć to dziecko i żeby tego wykluczenia nie było. No i ja na takim spotkaniu z rodzicem bardziej opowiadam, jak ja pracuję z tą sytuacją, bardzo trudną sytuacją, czego ja od rodzica potrzebuję, jak on będzie rozmawiał z dzieckiem, czy jak go będzie wzmacniał, wspierał w tej sytuacji domowej. No i będziemy w stałym kontakcie w tym temacie, też z taką troską, uważnością, z całym zespołem tutorsko-mentorskim i nauczycielskim. To tak, no na pewno nie ukrywałabym takiej sytuacji, ale też nie próbowałabym być mistrzem w tej sytuacji, że sama ją rozwiążę, że ja sama tylko sięgam po wsparcie zespołu, ale też sięgam właśnie po wsparcie i rodzica, ale też poinformowania rodzica o tym, żeby miał świadomość. Dzięki, Aniu. Takie, wiesz co, ja pozwolę sobie pogłębić twój komunikat, bo dla mnie jest bardzo ważne to, co powiedziałaś, żeby nie zostać w roli mistrza. To też są takie doświadczenia wielu nauczycieli, że czują, że skoro są nauczycielami, to muszą się znać na wszystkim i zareagować dość szybko, czyli takiego działania w afekcie. Tutaj taki mamy apel, ja pogłębiam wypowiedź Ani, ale apeluję tym samym, żeby no nie zostawać z takimi trudnymi sytuacjami samemu. Tak. Znaczy, ja siebie uważam za specjalistkę, to mi nie umniejsza, bo ja siebie uważam za specjalistkę, ale lubię każdy temat
obejrzeć i sprawdzić i porozmawiać z drugim dorosłym. Czyli no po prostu zapraszam do tej interwizji nauczycielskiej. Mm-hmm. Ja muszę się zasilać, żeby móc być w sile i mocy dla tej grupy nastolatków, którzy być może z jakiegoś powodu wykluczają. Mm-hmm. To, a druga rzecz i tutaj też dla mnie istotna i też ją pogłębię, czyli nie powiedziałaś, że wzywasz rodzica albo że zapraszasz na rozmowę, tylko użyłaś takiego sformułowania sięgam po wsparcie. I zobaczcie, jak to w ogóle zmienia perspektywę pracy z rodzicem, że jest no, temat, nazwijmy to, jakiś obszar wyzwaniowy i ja, jeżeli tak nam się uda w głowie też myśleć o rodzicach jako zasobie właśnie. Zobaczcie, sięgamy po wsparcie, rozszerzamy krąg dorosłych do tego, żeby z taką sytuacją pracować. Marcinie, to jestem ciekawy, jak można tę sytuację rozpracować w szkole systemowej, konwencjonalnej. Ja powiem tak, jak Ania mówiła, to już sobie tam oczywiście szukałem w swojej głowie, co powiem, ale powiem podobnie. Ja o, nie mówię... słuchałeś mnie. Dobra, ja powiem, słuchaj Aniu, ja powiem to samo, podobnie co ty, że kiedyś to próbowałbym robić wszystko, żeby sytuację rozwiązać. Po prostu bym stawał na wysokości zadania kosztem swojego zdrowia, czasu i myślenia o tym w domu. Ale teraz nauczyłem się prosić o pomoc. Nauczyłem się prosić o pomoc, bo nie jestem ekspertem we wszystkim, więc jak są jakieś trudne tematy właśnie, którymi czuję, że sobie nie poradzę, które są dla mnie za trudne, zbyt obciążające, to proszę po prostu o pomoc. No, jest pedagog, jest psycholog, czy innego nauczyciela. Czy tak jak mówię, no, też ważne jest to, żeby porozmawiać z rodzicem, prawda, przedstawić tę sytuację. Ale ja też tak sobie myślę na temat dyskryminacji. Ja jako polonista mogę też tak dobierać teksty utworów, z którymi się spotkamy na lekcji, tak prowadzić lekcje, żeby jakby pokazywać uczniom ten świat, że jest ta różnorodność, że, no, że dobrze, że jest, że jesteśmy różnorodni i jak sobie radzić w takich sytuacjach. Tak jak powiedziałem, ja się staram prowadzić godziny wychowawcze bardziej warsztatowo, żeby jednak uczniowie się poznawali, żeby używamy różnych gier, gramy mówimy o emocjach, nazywamy je, żeby próbować pewne rzeczy samemu rozwiązywać, żeby jakby uzbrajać uczniów pewne narzędzia, co jest trudne, wiadomo, no bo to nie jest łatwe, ale żeby, tak jak powiedziałem, jeśli nie mam siły, to po prostu umieć odpuszczać i prosić o pomoc i też jakby przyznawać się do błędu. Ja się też tego uczę, że mówię rodzicom też przykłady swoich błędów, które popełniałem kiedyś, no cały czas je popełniam, wiadomo, no, żyjemy, więc czasem się trochę tak też plączemy w tym życiu. I też czasem mówię rodzicom, jakie byłem kiedyś nauczycielem, jak zmienił się mój pogląd, jakie kiedyś popełniałem błędy i że no, popełniamy te błędy i uczymy się na nich, bo one są nam potrzebne. No, nie możemy być we wszystkim idealni, bo to nas czasem gubi też w tej szkole, że chcemy mieć idealnego ucznia, który nie sprawia problemów, idealnego rodzica, który po prostu przychodzi, dzień dobry, do widzenia, wszystko w porządku i w ogóle idealną pracę, wszystko idealne, prawda, pójść piątek zamknąć i koniec, prawda? I przyjść w poniedziałek, a tak się nie da, a tak się nie da. Nie rozwijalibyśmy się. No nie rozwijalibyśmy się, właśnie. Marcinie, a mam takie pytanie, też pogłębiające twoją wypowiedź. Myślisz, że jest taka przestrzeń na zebraniu klasowym, żeby poruszać takie tematy jak wykluczenie czy dyskryminacja? Uważam, że tak i nawet trzeba, szczególnie tak jak wspomniałem wcześniej, w tej dobie cyfryzacji, w tej cyberprzemocy, tego co dzieci robią w sieci, bo to bardzo sprzyja właśnie wykluczeniu i dyskryminacji. Mm-hmm. I to jest trudne, dlatego że dzieci często są z tym zostawieni sami. My nie wiemy, co oni tam w tych telefonach mają, z czym oni się stykają, prawda? Czy wiadomo, on sobie może schować, zabezpieczyć, zakodować, zahasłować telefon i tam nikt za bardzo nie widzi. Mm-hmm. I chodzi mi o to, że dzisiaj jest ten taki świat bardzo niebezpieczny i mi chodzi o to, żeby te dzieci nie były z tym same i rodzice też. Bo wiele jest takich przypadków, że na przykład mają grupy messengerowe, klasowe i nawet rodzice nie wiedzą, że takie są i co się na tych grupach dzieje. Sam mam takie doświadczenie, kiedy w jednej z moich klas, gdzie byłem wychowawcą, założyli sobie grupy messengerowe po to tylko, żeby się obrażać. Mhm. I
rodzice byli bardzo zdziwieni, zresztą ja też byłem zdziwiony, jakie tam było słownictwo, co oni tam pisali. Któryś po prostu pokazał w końcu mamy, mama zrobiła screena i pokazała i wyszło. Więc uważam, że jak najbardziej jest miejsce właśnie na takich zebraniach, żeby o tym mówić. Mm-hmm. Bo wiecie, okay. bo pewnych rzeczy nie widać. Pewnych rzeczy, to, co się tam dzieje w środku, co nas boli, no nie wszyscy o tym mówią. Mm-hmm. No to dziękuję ci za tę wypowiedź. Tutaj to jest taki temat, który będziemy poruszać podczas drugiego webinarium, do którego już też przygotowujemy, na temat właśnie takich zagrożeń i związanych też z przemocą, związaną z cyberzagrożeniami, cyberprzemocą, ale też łączy się to właśnie z naszym tematem dzisiejszego webinarium, bo byłem ciekawy, czy myślę, że usłyszenie was jako ekspertów przez naszych słuchaczy no będzie też takim może zachęceniem do odwagi, żeby poruszać też te trudniejsze, niewygodne tematy na zebraniach klasowych. Dziękuję wam za to podzielenie się tymi doświadczeniami w tej części. No i zbliżamy się powoli do końca naszej rozmowy, chociaż nie ukrywam, że rozmawia się z wami dość dobrze i chętnie bym jeszcze z wami porozmawiał. Chciałbym was zapytać o takie, no to jest zawsze, organizując jakieś wydarzenie dla nauczycieli, mam w tyle głowy, że nauczyciele bardzo lubią takie konkretne rozwiązania, które można zastosować i to ostatnie moje pytanie jest dedykowane wszystkim naszym słuchaczom, osób, które jeszcze z nami są i lubią właśnie takie jakieś gotowe techniki albo właśnie sprawdzone tak zwane tipy, mówiąc potocznie, na komunikację z rodzicami. Czyli proszę was teraz o takie rzeczy, które dla was są dobrymi praktykami związanymi z komunikacją z rodzicami. Aniu, jak to jest u ciebie? Pytasz mnie o narzędzia, a ja jestem mało narzędziowa, bo jestem relacyjna. No, czyli relacja. Czyli moim, tak, moim narzędziem jest relacja, bycie w kontakcie, bycie w otwartości, bycie tak w relacji. No i nie banie się rodziców. Okej. Okay. To dużo, myślę, to ostatnie szczególnie, nie, że jakąś taką dzielność w sobie wybudować do tego kawałka naszej tożsamości zawodowej, prawda? A co ci pomogło nie bać się? Myślę sobie, że to jest też bardzo długi proces u mnie, bo kiedyś bardzo stresowałam się zebrań z rodzicami, czy spotkań, czy wypowiadania się na forum, jakiś rodzaj takiej dojrzałości, przepracowania mnie samej. Okay. Może właśnie szkoły introwe, zostanie trenerką, że tak, ale zawsze byłam ciekawa ludzi i uwielbiam relacje, uwielbiam kontakt z ludźmi. Być może chodzi o dojrzałość. Kiedyś ci rodzice byli ode mnie starsi. Teraz jesteśmy w podobnym wieku. No, będą młodsi. Tak, już są. Tak. Okej, okay, dzięki Aniu. To Marcinie, jak to jest u ciebie? Jakie ty masz sprawdzone techniki dla nas? Znaczy, ja też mogę powiedzieć o relacjach, bo wiadomo, że one są najważniejsze, ale jeśli chodzi o takie narzędzia, ja na przykład stosuję coś takiego, co nazywa się balon oczekiwań, że tworzę taki balon na arkuszu papieru czy na tablicy i że po prostu przyklejamy karteczkami, jakie mamy oczekiwania, jakie mamy zasoby, co możemy dać od siebie, co nas ściąga w dół, co jest takim balastem, a co mogę dać od siebie jako rodzic czy jako uczeń, bo robię też z uczniami takie balony i ten balon sobie później analizujemy, opisujemy i to jest też ciekawe takie, bo jakie mamy oczekiwania? Jak ja na przykład używam tej metafory balonu, no to dobrze by było, gdybyśmy wszyscy sobie lecieli w tym balonie, prawda? Ale niestety jest tak, że coś nas ściąga, no jest ten balast, coś nas powalnia, coś nas ciągnie w dół, prawda? Więc co to jest? Wydaje mi się, że dobrze jest też to nazwać. Bo słuchajcie, jeśli ja dostaję klasę w
klasie czwartej, a oni się już wcześniej znają, to czasem idą z nimi różne takie zaleciałości, problemy, jakieś łatki, etykietki, różne historie i pewnie podobnie jest też później na kolejnych etapach, więc dobrze jest, jak to się nazwie, jak ja wiem i to usłyszę od rodziców, bo czasami jest tak, że się idzie do tego wychowawcy z klasy trzeciej i się pyta, prawda? I ta pani mówi, o, to ten taki, ten taki. No ja czasem, ja już się przyznam, że tego nie robię, bo nie chcę się tak by nakręcać, prawda, w tym stylu, no nie chcę tego wiedzieć, wolę jakby sam zaobserwować, więc jestem zwolennikiem właśnie takich jakichś ankiet, ale nie znowu takie ankietowanie żmudne, gdzie tam się pyta, prawda, rodziców, bo nie wszyscy lubią ankiety wypełniać, ale takie zbieranie informacji zwrotnej, o, tak bym powiedział, albo takie wskazówki dla wychowawcy, dla nauczyciela. Jeśli moi uczniowie piszą dla mnie, jak na koniec roku wystawiają sobie ocenę i oceniają siebie, swoją pracę i oceniają mnie, dają właśnie taką kartę oceny, albo robią to w formie listu, to są dla mnie cenne informacje, bo ja ich o to proszę, bo to jest, ja mówię, dzięki temu wiem, w którym jestem miejscu i wiem, co mogę zrobić jeszcze dla was, żeby wam było dobrze, żebym ja się rozwijał, żebyście się wy rozwijali. Więc tak samo można o to poprosić rodziców. Wiadomo, jest taki delikatny stres, kuje w sercu, jak się otwiera i nie wiesz, co tam będzie, no ale z drugiej strony, no jak się mówi, trzeba to wziąć na klatę, no bo to jest ta informacja, no skoro o nią proszę, no to muszę to przyjąć i postarać się w to po prostu wcielić życie. No. Dzięki. Dziękuję, Marcinie. Słuchajcie, no podoba mi się ta metafora balonu oczekiwań, bo balon można przekuć, nie? Też tak. W razie czego. Tak, jak za daleko odleci. Tak, tak, tak. Więc bardzo ciekawa technika. Moje wszystkie oczekiwania i mój balon jest ja jako osoba, która zaprosiła was na to spotkanie, jestem taki bardzo usatysfakcjonowany i mam dużo wdzięczności do was za naszą dzisiejszą rozmowę. Dziękuję wam, że podzieliliście się z nami swoim światem. Dziękuję wam, że pokazywaliście mnie i naszym odbiorcom, w jaki sposób można otwierać relacje z rodzicami. Dziękuję za to, że pokazaliście też, że można o trudnych sprawach rozmawiać w taki sposób, który zaprasza i przybliża. Jakoś tak czuję, że to nasze webinarium było o takim spotkaniu człowieka z człowiekiem, nie o tych rolach, które są bardzo jakoś mocno obecnie naznaczone, czyli rodzica i nauczyciela. Jesteś nauczycielem, nauczycielką, a może dyrektorką? Dołącz. Wspólnie tworzymy szkoły możliwości.